Cześć, witam Was, tutaj Tan, a to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj siódmy numer z serii Kultowe ciężarówki z epoki PRL-u, czyli Star 25 Betoniarka. Zapraszam do oglądania. Jeszcze tutaj w przesyłce z prenumeraty otrzymałem trzy plakaciki bardzo fajne, m.in. Jelcza 315, Stara 20 i Lublina 51. Na pewno gdzieś fajnie będzie można je wyeksponować. Chciałbym Was jeszcze zaprosić tutaj tytułem wstępu na serwer Discord. Oczywiście całe tutaj wszystkie linki macie w opisie, dlatego mam nadzieję, że tam zaraz wejdziecie. A teraz przejdźmy sobie do gazetki. Star 25 Wywrotka z 1963 roku. Na pewno dużo mniej znana wersja tego pojazdu, aniżeli klasyczna skrzynia. No, pojazd, który tak naprawdę królował, powiedzmy, tam jego czasy, lata świetności, to były lata 70, bo potem zaczęły zastępować go już nowocześniejsze i nowsze konstrukcje. Jest to, jak już tutaj mówiłem, z 1963 roku pojazd, ta wersja, także no bardzo już, jeżeli patrzymy na to z dzisiejszych oczywiście realiów, już bardzo stary pojazd. Model w skali 1 do 43 wydany został przez wydawnictwo De Agostini. No, on wyszedł już końcem, gdzieś w początkiem kwietnia chyba, jakoś tak właśnie otrzymałem z prenumeraty. Tutaj na zdjęciu mamy też fajnego Stara C25, czyli ciągnik siodłowy, i po prawej stronie wszystkie dane techniczne. No i informacje o następnym numerze, czyli Starze 200. Tymczasem przejdźmy sobie do samego modelu. Bardzo malutki pojazd. No i mamy malutką betoniarkę. Śmieszna jest ta gruszka z tyłu. Ona powinna się ruszać, z tego co wiem. Zaraz to sprawdzimy. Nie chcę w tej chwili nic tutaj uszkodzić, dlatego to trzeba spokojnie sobie za chwilę zobaczyć. W każdym razie bardzo malutki model. A teraz możemy zobaczyć sobie już jego szczegóły z bliska. W czasie właśnie prób okazało się, że jeden z tych siłowników po prostu wypadł, dlatego zaraz trzeba będzie to ultra profesjonalnie naprawić. Dobrze, nasz siłownik udało się już naprawić. Mi się wydaje, że ta pozycja tej gruszki, która była wcześniej, była stricte do transportu. W tej chwili nie opuszcza się ona niżej. Jest to spowodowane tym, że te patyczki tam są w specyficzny sposób wygięte. No i po prostu nie da się bardziej tej gruszki opuścić. Możemy ją dać co najwyżej do góry bardziej. No i to jest taki jedyny zakres tutaj możliwości, jeśli chodzi właśnie o zmianę pozycjonowania tej gruszeczki malutkiej. No, po prawej stronie mamy jeszcze coś na wzór generatora całego tego mechanizmu. Z lewej za kabiną koło zapasowe i jakieś to są, możliwe, że to są jakieś pajchy, no coś w tym stylu. Jak widzimy,
Poza tym nasz model dużo się nie różni od tego Stara 25, który omawialiśmy w pierwszym odcinku z tej serii. No jest to ta sama kabina, tutaj ten generator, o którym wspominałem, tylna gruszka jest zaślepiona, więc nie wsypiemy sobie tam betonu żadnego. Fajny jest ten kolor, osobiście mi się podoba. Całkiem taki inny w stosunku do pojazdów, miniatur z tej serii. Taki troszkę niezbyt praktyczny, jeśli chodzi o realizm. Mówię tutaj o prawdziwej takiej ciężarówce na budowie. Nie jest to zbyt praktyczny kolor, bo od razu wszystkie defekty tam, wszystkie uszkodzenia widać od razu, ale jako model na półkę bardzo fajnie nam się prezentuje. Dlatego mam nadzieję, że film o tym malutkim starze betoniarce Wam się spodobał. Zapraszam na ten wspomniany wcześniej serwer Discord. W następnym odcinku z tej serii będziemy mieli Stara 200. Na dzisiaj będzie to wszystko, więc trzymajcie się do następnego razu. Cześć!